rodzą się w mojej głowie pomysły na biznes, a po prostu nie wiem, jak je realizować i jak po prostu przejść do działania samego. Myślę o założeniu swojego biznesu w przyszłości. I ze względu też na to przyszłam na dzisiejsze spotkanie. Myślę, że to jest świetna opcja, żeby tutaj zapoznać się nie tylko z wiedzą na temat biznesu, no ale również z praktyką. Od pomysłu do sukcesu to temat przewodni 5. edycji wydarzenia Business Day, realizowanego przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerem, Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Gośćmi dzisiejszego wydarzenia będą szczecińscy przedsiębiorcy, którzy opowiedzą o podróży, którą przeszli, by osiągnąć sukces biznesowy. W drugiej części wydarzenia odbędzie się szkolenie na temat feedbacku, czyli schematu konstruowania odpowiedzi. Jestem praktykiem biznesu. Założyłam firmę, nie mając wcześniej takiego doświadczenia. Dlatego chciałam się podzielić swoją historią i pokazać, że można też się w pewnym momencie swojego życia zawodowego przebranżowić, a także, żeby spełniać swoje marzenia i czasami, że to nie jest takie trudne od podstaw zbudować firmę, która na pierwszy rzut oka może się wydawać taka aż nierealna. Więc chciałabym podzielić się swoją historią. Mariaż nauki z praktyką zawsze przynosi szereg korzyści. Inspiruje, daje nowe pomysły, jest motorem innowacji, ale również bardzo dużego spektrum wiedzy. Wręczyliśmy rekomendacje prezesowi Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej jako wyraz naszego uznania za profesjonalizm, ale również ogromny wkład w rozwój szczecińskiego rynku pracy. Było naprawdę bardzo ciekawie, też inspirująco i mogliśmy tak naprawdę taki bezpośredni kontakt z tymi osobami, posłuchać takich bardziej inside'owych rzeczy, więc naprawdę nie żałujemy. Zapamiętam, że trzeba mieć mocną psychikę, żeby startować w ogóle w branży i że w Szczecinie można się rozwijać.